Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Harley Quinn, Pinky Queen oraz Rogal. Ja. Moi kochani, Rudy jest u góry i się z nami dzisiaj nie bawi, bo on po prostu już dorósł do takiego stopnia, że ma w nosie, tak? Nie żartuję, dzisiaj zagramy w Halloweenowego chowanego. Za chwileczkę każdy z nas zakręci kołem fortuny i koło fortuny zadecyduje, w jaki strój musimy się przebrać, a później musimy się w nim schować. Teraz słuchać mnie uważnie. Kara jest przyjemna w tym odcinku, ponieważ osoba, która przegra, czyli znajdzie najmniej osób, musi przebrać się w kostium Tyranozaurusa Rexa, T-Rexa, wejść do Rudego na live'a i go pobić. Mogę czuć się już przegrana? Okej. Możesz czuć się przegrana? A to jest kara za to, że nie chciał dzisiaj z nami nagrać odcinka. Więc moi kochani, jeżeli uważacie, że to jest odpowiednia kara, łapka do góry, wbijacie też do Rogalika, Pinki oraz J. Harley Quinn na kanał. Wszystkie linki macie w opisie. Na Instagrama też możecie zajrzeć i zobaczcie, w co na Halloween się przebraliśmy. Z racji tego, że Jajka wygląda dzisiaj najbardziej słodko, no to losuję jako pierwsza. Proszę. Słodko, ona jest przerażająca. Jajka przebiera się za Halka w tej rundzie, Klaudia. A kto szuka? Ja szukam w pierwszej rundzie. Za Freda Pinska. A Rogali? A ja przebieram się za... Uwaga, klauna! Klauna. Oh, to teraz... Joker! To jest śmieszna runda! A ja jako szukający przebieram się za... Aha, T-rexa. Też się przebiera! T-rexa! T-rexa! Nie mogę patrzeć! Dobra, za chwilę się widzimy. Dobra, moi kochani, jesteśmy już przebrani. Zobaczcie, jak wyglądamy. Tak wygląda Wilma Clinton. Tak wygląda Harley Quinn Hulk. Tu mamy Jokera, a tu mamy Tyranozaurusa i tańczymy. Dobra, oddaję grającą pałkę. Jak nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę, no to zostaw. I napisz, który ze skinów jest najlepszy, a czy jest z przebrań. A my lecimy z pierwszą rundą. Dobra. Powiem wam tak, mają 3 minuty na to. Nie gryź widzów. 3 minuty mają, żeby się schować, a ja później przez 5 minut szukam i zobaczymy, ile osób uda mi się znaleźć. Okej, okay, Krystian zaczął liczyć i ja stwierdziłam, że schowam się na dworze, bo jestem taka wielka, że no nie schowam się w domu, no bo gdzie mam się schować w domu? Ale na dworze jest tak ciemno, że ja się boję, że nie znajdę żadnej nawet kryjówki, bo jest za ciemno dosłownie. Weszłam do szafy, bo on jest taki duży, że on na pewno tu nie wejdzie. A my tutaj mamy taki schowek w kącie, tylko czy tam nie ma pająków. Są pająki, to niestety... O nie, jest pajęczyna. Nie. Ja niestety nie mogę tu być. Ciężko cokolwiek mi widzieć, więc idę za JJ-ką po prostu. Ej, za mną idzie Rogal przyglądany za klauna i to jest przerażające, nie? JJ-ka. Jaki kościół w ogóle? Gdzie idziemy? No nie wiem. Gdzieś bym się schowała, ale w zasadzie to gdzie? Halo? Jest tu ktoś? Tragedia jest z nimi, nie ma gdzie się schować. Dobra, jestem za drzewem. Szczekają jakieś psy! Ja nic nie widzę w tej maszce. Ruga, nie idź tam, gdzie ja! Nic nie widzę, ale wyglądam zajebiście chociaż. Rugal jest obok mnie, także nie ma co się bać, bo jak coś to mnie uratuje. Nic nie widać tak naprawdę, tylko moją twarz. To jest chore. Cześć, stoimy tak o po prostu? No. On się nie skapnie, nie? No, mam nadzieję, że nie. Ja nie mam skryjówki totalnie. Wszędzie są pająki. Dobra, moi kochani, zaczynamy. Kurde, nic nie widzę! 5 minut start! Szukam! Kurde głowa! W łazience nikogo nie ma. Halo? Czy jest tu ktoś? O Boże, jak ja wyglądam! Zobaczmy w garderobie. Nikogo. Dobra. Tu to raczej by się nikt nie schował. Gdzie ty idziesz? Nie wiem, siedzę pod stołem bilardowym, bez sensu to jest. Może tutaj?
sprzętowni, nikogo nie ma. Siedzę sama, bo Rogel sobie gdzieś poszedł. Nie wiem, gdzie on jest. Stoi tam w niej krzak. Porąbana akcja. Ja pierdzielę! Stary T-Rex się popsuł. Dobra. Mi się wydaje, że oni chyba są na zewnątrz. Kompletnie nic nie widzę. Kurde, idzie Faral, idzie Faral. Cisza, cisza teraz. Nikogo nie ma na dworze w tym miejscu? Jest tutaj, idzie. Tam nikogo też nie było, dobra. Najgorszy kostium wylosowałem! Halo! Chyba nikogo tutaj nie ma. Wracamy do domu. Dobra, sytuacja wygląda tak. Postanowiłam, że tu zostaję. Niech badabadu. Godzilla atakuje! Nie był nawet tutaj, poszedł sobie w całkowicie inną stronę. Nie no, chyba będę najgorszy w dzisiejszym odcinku. Czuję, że coś mi chodzi po nogach, ale nie wiem co to jest. I boję się spojrzeć. No i dobra, wygrała Easy, wygrana. Chociaż w sumie wolałabym przegrać, tak szczerze mówiąc, bo chciałabym z chęcią wbić w tym stroju do Jacoba i go pobić. Pusto! Idę po nas! Nikogo nie widać. Nie no, to jest niesamowite, że ja nikogo nie mogę znaleźć! Co to jest? Ja pierdzielę. Jednak nie każdy klaun się niczego nie boi. Tragedia. JJ, przemieszczamy się gdzieś? Możemy, no. Dawaj, zobaczymy, co się dzieje w domu. Podejdźmy do okna. Wychodź! Nie no, nie mam pytań po prostu. No gdzie oni się schowali? Ile czasu? Półtorej minuty. Jakoś tak. Sprawdził pod stołem gardłowym, nie zauważył. Co jest? Chodź, idziemy. Idziemy do okna kuchennego naokoło, dawaj. Dobra. Zaraz umrę w tym stroju, serio. Idziemy dalej. Dobra, zostało mi jeszcze jedno miejsce. W ogóle patrzcie, jaka modelka. Stop! Uciekaj! Szybko! Co jest? Co się stało? Widziałem go przez szybę. Było zamknięte, więc raczej nikogo tu nie będzie chyba, ale zobaczmy. Dobra, jesteśmy na chacie. Cześć! Siedziałam pod stołem bilardowym, a on zajrzał i mnie nie zauważył. Nie no, koniec czasu. Mnie chyba dzisiaj czeka. Lecimy, zobaczyć gdzie się schowali. Dobra, niestety nie udało mi się nikogo znaleźć, jestem najgorszy. Wszystko przez te łapki, głowocami. Wiesz gdzie byłam? Nie. Pod stołem bilardowym. Zajrzałeś, poświeciłeś, poszedłeś. Naprawdę? Mhm. Przez tą szybkę w T-Rexie nic nie widać. Ona jest zaparowana, jeszcze jest siatka. Ja mam wrażenie... I cały czas głowa na łeb leci. Nic nie widać, bo przyszedłeś obok nas z JJ-ką. My byliśmy za drzewkami, a ty szedłeś obok nas. I mówimy, kurde, nikt nas nie szuka.
Podszedłem tu do drzwi z JJ-ką z tamtej strony. Patrzę, a ty tutaj szukasz w tym. Odwróciłeś się i my zaczęliśmy uciekać, a ty nas nie widziałeś, na to wychodzi, nie? Dobra, niestety na moim koncie ląduje 0 punktów. Teraz no nie mam kogo wybrać. Grajcie w kamień, pożyczki, papier, kto... Pożyczki? Żadne pożyczki. W kamień, bocian, papier. Kto szuka? Cztery. Papier? Okej. Okay. Fred Flintstone. Czym? W tym? Czy w tym? Nie, losujemy teraz w czym. Czyli się przebieramy wszyscy. Przebieramy się dalej, no. Z racji tego, że ja nikogo nie znalazłem, losuję jako pierwszy przebranie, a moim przebraniem jest Hannibal. Teraz JJ-ka. Czyli nie wiesz, miał rąk w ogóle. No Hannibal nie ma rąk, niestety ma wykluczone. Wilma Flintstone. Wilma Flintstone. Logan? Dynia! O nie, tylko nie dynia. Dzwoneczek! Dobra, lecimy. Jesteśmy już przebrani, jak widzicie, ja mam niestety wykluczone ręce, bo jestem Hannibalem. Ram! Ja jestem Wilmą po roku w Rosji. Zadowoloną z życia. Jest i pandynia! Klaudia jest przebrana za dzwoneczka, jakiś może czar rzucisz. Czary mary, zostaw suba, jak mi stary! No, zarąbisty czara, my lecimy. No i co tam u was, słuchajcie. Widzieliście, jak elegancko wyglądam? Słuchajcie, jesteście w stanie mnie wsadzić pod kanapę? Tak. Nie no, żartuję. Dawaj. Proszę, zróbcie to, dawajcie. Dawaj, 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 stary. Podnieś. Podnieś. Da się radę. Cicho, 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 stary, nie dam rady, bo to są te. Co jest? Dobra, przynajmniej ona nawet będzie się spodziewała. Nie ma. Pomóż mi! Ała! Ała! Trzeba wymyślać inny plan. Ale się śmieją bardzo głośno tam. Ja ich cały czas słyszę, także są blisko. Wiem, że są blisko. Słyszę. Słyszę. Niezawodne ucho w ruszu. Ja idę tutaj. Tutaj są rzeczy wszystkie. Zobaczcie. Odkurzacze jakieś pierdoły. A ja idę na parapet tutaj. Tutaj. Tutaj na tym parapecie nikogo jeszcze nie było. Tam będzie Hannibal. Ja wchodzę do salony i idę się schować. Dobra, jestem na oknie i mam nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie. Zamknęłam się w salonie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chyba mi nie wyszło być z Niki, bo tak nachałasowałem jak debil totalny. 2, 1, koniec. Idziemy. Impreza, impreza. Żołdak! Idzie. Dobra, pierwsze co sprawdzimy, to myślę, że to będzie tutaj. Co ty robisz? Dawaj, że mnie nie widzisz. Kryjówka się udała chyba. Czemu tu sprawdziłaś, jak było otwarte? Było otwarte. Bo słyszałaś na pewno. Ja nic nie słyszałam. Nie chciałabym kogoś takiego spotkać. Jak ja. Teraz. Jak można się tam schować? Nie mam nikogo. Uwaga, uwaga! Gdzie oni wszyscy są? No nie! Gdzie jest Justyna? Justyna jest? Wilmo! I po co tu zaglądałaś? Moja kochana? Zostałem nakryty, ale warto było. Kogoś znalazła. Kogoś znalazła już. Nice. Głupie to było, nie podobało mi się wcale. Klaudia prawie z butów wyskoczyła, ze skrzydełek dzwoneczka. Dobra, ty byłeś pierwszy? Walnąłem się w łeb. Co? Walnąłem się w łeb. W dyńkę? Się walnąłeś? No, w dyńkę. Macie! Nie bawię się w tą grę! Głupie to jest! Ja nie chcę już się w to bawić! Ja nie chcę się w to bawić! Płakałaś? Jeszcze nie! Jeszcze nie? Jeszcze nie, ale
sprawie. Co się stało? Bo ona tam ten i ona... Aaaa! Ja ją łamię! Pojedziemy to było! Wystraszyła się, biedna! Przecież to było piękne! Albo to jest... No ona jest straszna! No jest okropna! JJ. Za karę szukasz! Lecimy z trzecią rundą, moi kochani! Dobra, JJ-ka jako pierwsza, bo ostatnio została znaleziona. Przebiera się za... klauna. Już jesteś, w sumie wystarczy kostium. Chyba, że chcesz maskę, nie ma problemu. Myślę, że wystarczy bez. Teraz dzwoneczek, który się najbardziej nam wystraszył. Pani Dynia. Ty, dawaj może z dzwoneczkiem zaraz, spokojnie. Ale byłyby jaja. Kalk! A ja będę dzwoneczek. Proszę. Dzwoneczek! Ja w to nie wejdę! Spokojnie, masz nureczek do poluzowania. Spróbujmy. Czas na rundę trzecią. Jestem najgrubszym dzwoneczkiem w Nibelandii. Hokus pokus, czary mary, zapominacie o tym wszyscy. Oddaj to. Będę teraz najbrzydszym dzwoneczkiem. Morderczy dzwoneczek, puść! Ale oddaj nóż, nóż to, jest... będziesz tym, ty tak jesteś straszna. Daj troszeczkę męskości, co? Lecimy. Nie wiem, zostałam oskamowana, różdżka zamiast noża, nie mam maski i czuję się jak taki goły klaun. Słuchajcie, ja idę robić kartę pułapkę. Nie jak powiem wam gdzie. Ja bym poszedł na dwór, bo tam jeszcze mnie nie było. Ja też bym chyba na dwór poszła. To chodźcie. To idzie. A ty? Nie powiem. Ja idę z wróżką, bo to dobrze wróży. Dobrze się czujesz? Dobra. Idziemy. Idziemy z przeszłym dzwoneczkiem. Gdzieś przed siebie. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj. Ten pokój jest otwarty i ta szafa też jest otwarta. Więc ja po prostu go zamknę i tutaj się schowam. Ja ci pokażę. Takiej kryjówki jeszcze nie widziałaś. Zaufajmy wróżce. Zaufaj wróżce, zębuszce. Nie no, ja tam nie wejdę. Tam są pająki, stary. Znaczy stara. Chodź. Pająków już nie ma. Poczekaj, a może ja tutaj się tak jak dynia rosnąca. Przestań, chodź. Będę dynią rosnąć. Klaudia. Chodź, tu mówię ci. Ja cię zasłonię. Nie bój się. Dobra. Wracam do szafy. Idziemy. Welcome to my home. Szukam! Jacob robi live'a. Ja się drę. Szukam. Ale będą dymy, nie? Ale będą dymy. Szukam. Nikogo tutaj nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, lecimy dalej. Sprawdzamy wszystkie zasłony oczywiście. Otwarte drzwi. Balkonowe. Nikogo nie ma. Najpierw sprawdzimy cały dom, a później pójdziemy na dół. Żeby nie zmarznąć. Chodźcie tam. Pytanie brzmi moje. Jak to robimy? Od razu wyskakujemy, straszymy ją? Czy czekamy, aż nas znajdzie? Nie no, musisz wyskoczyć, nie? Też nikogo nie ma. Dobra, chyba musimy iść na dwór. Jeszcze psychiatryk. Hello? Nikogo? Szafa. Mówiłem ci, że ci dopiero teraz pokażę. Idziemy stąd. Udało się. Plan się udał, widzowie, także jest klasunia. Rogal ją wystraszył, chyba słyszałaś to? Bardzo dobrze to słyszałam. A dobrze powiedział, że teraz Justyna się przejedziesz. Oj tak. Tragedia. Idzie zawału dostać na tym odcinku, widzowie. Odsłaniamy moją magiczną różdżką. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Idziemy ją wystraszyć? Idziemy ją wystraszyć? Tak, o, normalnie. Tu z tym liczbę. Idziemy. Chodź. Zabiję go. Dobra, dawajcie bilardówkę. O! Widzę jej! Mama!
Abrakadabra! My chcieliśmy cię wystraszyć, myślałam, że tu idziesz. Ale wiecie, jak mnie Rogel wystraszył, bo siedział w szafie psychiatryku. Tak? No. Dobrze, wyszło. Lepiej wyglądał ode mnie? No. Czyli JJ znalazła wszystkich, ty znalazłaś... No nie, jest wcale najnowszy iPhone. Klaudia znalazła nie wszystkich. Nie mój! Ja idę przebierać się znowu w T-Rexa, idę do Jacoba. Okej. Słowa się rzekł. Jak widzicie, jesteśmy już przebrani i zdecydowaliśmy wspólnie, że wszyscy chcemy go pobić. Ciekawe, czy ma słodką krew. Więc lecimy. Ja idę pierwszy. Jako dinozaur. 3, 2, 1. Ja pierdzielę, to ma kosę. Kocham ich, kocham ich. Nie wiem, co chłop musi mieć w baninę. Także moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapeczki w górę. 50 tysięcy łapek i robimy kolejnego pranka na Jacobie. Wbijajcie do Rogala, Klaudii, JJ-ki. Wszystkie linki macie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie!